Dobrze, to teraz przez te pchłę proszę tego psa zagrać. Proszę bardzo. Dobrze, czy pan uważa, że pan dobrze gra tego psa? Nie, ja teraz panu powiem, że pan świetnie gra tego psa. Nie, pan nie gra dobrze tego psa. To jest ciągle konwencja. Proszę bardzo, spróbujmy. W tym roku, kilka dni po Międzynarodowym Dniu Teatru, który wypadł w święta wielkanocne, więc nie był tak hucznie obchodzony w samym teatrze, więc spotykamy się kilka dni po na ogólnopolskiej akcji Dotknij Teatru, w której w tym roku również Teatr Dramatyczny imienia Jerzego Szaniewskiego w Wałbrzychu bierze udział. Akcja ogólnopolska, my jesteśmy jedną z części tych wydarzeń. Każdy teatr miał do wyboru, co przedstawi i na co zaprosi swoich widzów. My postanowiliśmy dotknąć teatru, to znaczy pokazać, jak ten teatr od kulis wygląda. Jak to życie teatralne wygląda na co dzień, jak powstaje również spektakl, bo myślę, że to widzów interesuje najbardziej. Wejdziemy na chwilę na próbę wznowieniową do spektaklu Za Polska Superstar. Tam Aneta Groszyńska przygotowała specjalne wydarzenia. Będziemy brali udział w specjalnej próbie interaktywnej. Tych wydarzeń dzisiaj będzie wiele. Zapraszamy za chwilę, będziemy zwiedzać. Pierwsza akcja i czy będzie kontynuowana? To nie jest pierwsza akcja, tego typu akcje są już od kilku lat organizowane. Dotknij Teatru to już kolejna edycja i myślimy, że za rok w Międzynarodowy Dzień Teatru spotkamy się ponownie.